Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Klapki, kapcie, bambosze, papucie. Co to są laczki? Środa, godzina 20. Antropologia w kapciach. Dzień dobry Państwu. Tutaj Antropologia w kapciach, jak co środę o godzinie 20. Dziś jest z nami w studiu Daniel Bojar. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie do radia. I będziemy rozmawiać na temat naturyzmu. A więc Danielu, po pierwsze, czy mógłbyś przybliżyć naszym gościom w ogóle temat naturyzmu? Z czym to się je? No sprawa jest prosta, w zasadzie idzie się na plażę, można by powiedzieć tak najprościej, i wypoczywa się bez zbędnego odzienia i poczuć się swobodnie i wypoczywać bez stroju kąpielowego nago. Tu chodzi o to, aby potraktować swoje ciało jako coś normalnego i zaakceptować także to, że inne osoby także w naszym towarzystwie przebywają w taki sam sposób. Terminy, którymi też się posłużyłeś, czyli jakby są trzy takie terminy do siebie, według których trochę podobne, czyli mamy ekshibicjonizm, mamy naturyzm i mamy nudyzm. I teraz czy mógłbyś naszym gościom przedstawić, jakie są różnice pomiędzy nimi? Wszystkie są związane z nagością, ale jest jakaś duża różnica. To znaczy jedną z tych, które wymieniłeś, to jest akurat, trzeba tutaj jakby oddzielić od tego, o czym rozmawiamy. Ekshibicjonizm to jest, no jest klasyfikowany w zasadzie w seksuologii, w psychiatrii jako pewne zaburzenie w realizowaniu swojego popędu seksualnego poprzez obnażanie się, poprzez właśnie ukazywanie swojej nagości innym osobom, które się tego nie spodziewają. I to jak akurat jest to z naturyzmem nie ma nic wspólnego. Tego typu zachowania nie są akceptowane w miejscach, gdzie które są przez naturystów uznane za miejsca do wypoczynku. Natomiast naturyzm, nudyzm, powiem tak, nie wiem, co to jest. Ja dlatego, że tak długo jak jestem naturystą i jak rozmawiam z innymi naturystami, to odbyłem już tyle rozmów, tyle sporów i tyle definicji obu pojęć poznałem, że sami naturyści nie wiedzą, czym jest naturyzm i nudyzm. Natomiast można tak z grubsza biorąc, można by pokusić się o taką definicję, że nudyzm to jest po prostu przebywanie nago, natomiast naturyzm jest czymś więcej. Natomiast co będzie w tym przypadku różnicowało naturyzm od nudyzmu? Na pewno będą to jakieś, będzie to większa akceptacja, większe dążenie do socjalizacji, brak blokady przed tym, aby wypoczywać nago w towarzystwie innych osób. Nudystę raczej będzie się uznawało taką osobę, która gdzieś tam przyjdzie, odwiedzi tą plażę, ale nie będzie w tym widziała niczego szczególnego. Natomiast na pewno jest, powiedzmy tak, swojego czasu powstał pewien taki 10-punktowy kodeks naturysty, który zawiera w sobie różne punkty nawołujące, odnoszące się do zarówno szacunku wobec przyrody, czyli dbania o środowisko naturalne, o niezostawianie śmieci na plaży, to jest także o w ogóle otwartość na innych ludzi, na nieużywanie przemocy, na nieprzeklinanie, tam są różne punkty takie, że na przykład naturyści mówią dzisiaj po imieniu. Natomiast zawiera on w sobie pewne takie konstytutywne cechy, które właśnie można by uznać za taką jego esencję, czyli to, czym wspomniałem wcześniej. Na pewno jest też często jest podkreślana taka jakby nagość jako stan naturalny
czyli odwołanie do nie tylko kontaktu z naturą, ale także nagość jako styl naturalny, bo tacy jesteśmy, więc tak wypoczywajmy. I co się wiąże z tym stanem naturalności? Akceptacja, to jest może dodatkowy wymiar raczej, ale akceptacja własnego ciała, czyli pozbycie się wstydu, wyzbycie się kompleksów, pewnych blokad, no i także większa akceptacja, większa otwartość na innych poprzez to, że widzimy innych, jak inni wyglądają. No, wspomniałeś o plażach. Jak wygląda ta kwestia tych infrastruktury turystycznej w Polsce? Znaczy, mamy plaże, które są nad morzem, tak? Pewnie nad niektórymi jeziorami. I co poza tym? To więc tak, jeśli chodzi o plaże, to mamy plaże nadmorskie. Tych plaż jest obecnie trudno ustalić ile, dlatego że jest wiele plaż, które gdzieś tam figurują w internecie, ktoś opisuje, że gdzieś tam taka plaża istniała, albo że gdzieś się opalał, albo można gdzieś tam spotkać na turystów. Natomiast takich plaż, które są zalegalizowane, to są plaże, żeby teraz, są plaże cztery. To jest na pewno w tym momencie Grzybowo, koło Bożegu, to jest Łeba, to są Stogi, to jest na terenie Gdańska i to są Piaski, to jest na Mierzei Wiślanej. Jest tam wyszony regulamin, jakby czego robić nie wolno i tak dalej. Jest pewna liczba plaż śródlądowych, w zasadzie w prawie całym kraju, najczęściej oczywiście nad jakimiś zbiornikami typu nad rzekami, nad Wisłą, w Warszawie, w Kazimierzu Dolnym, gdzieś w różnych miejscach są donoszone. Donosi, że tam naturyści miejscowi wypoczywają. Nad jeziorami typu, nie wiem, w Krakowie z takich większych plaż, na przykład właśnie pod Krakowem nad Zlewem w Kryspinowie. To jest jedna z większych plaż śródlądowych. Natomiast jeśli chodzi o taką zorganizowaną infrastrukturę, to sprawa wygląda tak, że jest kilka ośrodków takich jakby agroturystyki naturystycznej, z czego dwa się znajdują w województwie kujawsko-pomorskim. Jeden bardziej zorganizowany to jest w Bielsku-Białej, ośrodek naturystyczny, w którym akurat został założony przez prezesa Federacji Naturystów Polskich. Tam akurat też mieści się jej formalna siedziba. Poza tym naturyści korzystają z miejsc takich jak sauny, baseny, które się wynajmuje po prostu umawiają się i na określone godziny wynajmują sobie, aby tam nago wypoczywać. Natomiast na pewno w Polsce jest tak, że jesteśmy w okresie takim, że coraz można zaobserwować na plażach, że osób, uczestników nie ubywa. Natomiast na pewno bardzo dużo do zrobienia jest w kwestii zarówno takiej samoorganizacji na turystów. Bardzo dużo jest kwestii właśnie światopoglądowo-obyczajowej. Tego po to, aby była akceptacja, aby można było swobodnie to praktykować, na przykład, gdzieś w takich miejscach, które właśnie nie są obyczajowo przyjęte. Oczywiście nie chodzi o to, aby na tak zwanej tekstylnej plaży w tłumie ludzi bez skrępowania od razu się rozbierać i narażać na swój widok osoby, które tego nie mają sobie, nie chcą tego sobie życzyć. Natomiast to chodzi na przykład o to, że jeżeli jakaś plaża już jest, to żeby nikt tam się na przykład nie czepiał, nie nasyłał policji, nie opisywał tego w gazetach, że tam zboczeńcy się rozkładają, bo są takie sytuacje, jak na przykład rok temu była w lokalnych mediach to był chaos, jakby szum wokół
taki zwyczajowo od kilku lat, dobrych lat istniejącej plaży w Swolsowicach nad zbiornikiem, przepraszam, nad Jeziorem Sulejowskim. Tak, nad Jeziorem Sulejowskim w województwie łódzkim. Plaża, mieszkańcy miejscowej wsi burzyli się i potem było kilka reportaży i artykułów o miejscowej wsi. No chodzi o to, że jeżeli ta plaża jest, to niech ona będzie. Dziękuję Państwu za uwagę. To jestem Jędrzej Mikulski, a ze mną był Daniel Bojer. Dziękuję bardzo. Antropologia w kapciach.